Dzień dobry. Witam Państwa, Przemysław Goranin. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Dokładnie skończyłem akurat specjalność poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Oprócz tego, jak już wspominałem, uczę przedmiotów prawnych w szkole dla dorosłych co drugi weekend i niebawem rozpocznę także jeszcze pracę w całodobowym ośrodku dla dzieci, młodzieży. Są to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. A więc dzisiaj kontynuuję serię na temat bullyingu, czyli mobbingu młodzieżowego i zgodnie z zapowiedzią będę mówił o mediacjach rówieśniczych w szkole. A więc zaczynając od Adama i Ewy, czyli od początku, czym są mediacje rówieśnicze? I jak mówi definicja, jest to metoda alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów, konfliktów występujących wśród dzieci i młodzieży na terenie szkół czy innych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych w obecności mediatora. I teraz, kiedy już mówimy o mediacji, jakie są jej rodzaje i cele? Jeszcze dodam, że mediacja po prostu jest takim sposobem, ogólnie mediacja, nie tylko rówieśnicza, rozwiązywania konfliktów, których, tak jak mówiłem, biorą strony skłócone i mediator udział. Oczywiście jest to metoda dobrowolna, czyli obie strony muszą uczestniczyć dobrowolnie, poufna, czyli osoby, które uczestniczą łącznie z mediatorem w rozwiązywaniu sporów, dojść do konsensusu, do porozumienia, te strony oraz bezstronny, oczywiście neutralny mediator są zobowiązane do zachowania tajemnicy, poufności. Jeżeli spotykają się w jakimś miejscu, to nic nie może wyjść poza cztery ściany. Teraz przejdźmy do tematu w ogóle rodzajów mediacji i jakie są cele takich mediacji rówieśniczych w szkole. Przede wszystkim zasady mediacji to zasada elastyczności i zasada autonomii sporu. Na przestrzeni lat ukształtowały się różne formy i rodzaje mediacji. Możliwość jest od groma i trochę. I właśnie dzięki mediacji mamy możliwość wielu rodzajów tego sposobu rozwiązywania konfliktów, które różnią się ze sobą na przykład ze względu na tryb prowadzenia tych mediacji czy przedmiot sporu, którym zajmują się strony i mediator. A niezależnie a właściwie cele, które tej mediacji przyświecają. Co jest celem tej mediacji? To już wszystko zależy od tego, z jakim właśnie rodzajem mediacji mamy styczność, z jakim rodzajem mamy do czynienia. Konieczna, a właściwie niezbędna jest systematyka zagadnień z tym związanych. I przechodząc już do tematu, jakie są różnorodne zasady, kryteria, podziały. Mediacje, możemy dokonać podziału mediacji ze względu na różnorodne kryteria. Czyli na przykład miejsce zamieszkania stron, które dzieli spór, przedmiot i charakter właśnie tego sporu, jaka jest podstawa prowadzenia tych mediacji, czy mediacja jest dobrowolna, jakie są cele i jaka jest rola osoby, która jest mediatorem. W przypadku samego charakteru tego sporu i jego przedmiotu, to są tutaj następujące rodzaje mediacji. To wszystko zależy od tego, jakiego wymiaru działania ludzi dotyczy mediacja. A rodzaje mamy także, mamy taki podział w prawie,
A to jest mi temat bliski, bo ja kończyłem jeszcze wcześniej administrację, na specjalności administracja publiczna. Więc mamy, tak ogólnie mówiąc o mediacjach, odchodząc trochę od tematu rówieśniczych, tylko ogólnie mamy cywilne, rodzinne, karne, gospodarcze, administracyjne, skarbowe, w sprawach związanych z ubezpieczeniami, we wszelkich sprawach, które dotyczą osób nieletnich, albo w sprawach dotyczących stosunku pracy, także w sferze akademickiej, czyli jakieś, jeżeli spory dotyczą sfery akademickiej. I tutaj nie mamy, nie mówimy o naturze jakiejś naukowej, tylko bardziej funkcjonowania uczelni. I przede wszystkim wracając już do tematu mediacji rówieśniczych, wracając z powrotem, bo teraz naświetliłem ogólnie, jak to wszystko wygląda, to co już mówiłem, kiedy na przykład to jest sposób rozwiązywania konfliktu i tutaj młodzież szkolna czy dzieci są bardzo narażone dzisiaj na sytuacje różnych konfliktów z rówieśnikami, z nauczycielami, bo starają się sprostać, wymagają rodziców, nauczycieli. To powstaje takie ciśnienie, taka presja i kanalizuje się taka agresja, negatywne emocje, które muszą znaleźć ujście. Dzieci także pragną odnaleźć się w środowisku rówieśniczym, a zdarzają się osoby, które chcą zająć pozycję lidera i nierzadko, ja tu mówiłem o pozycjach w szkole w jednym z poprzednich nagrań, i nierzadko osoby, które właśnie chcą zająć pozycję lidera, nagle muszą znaleźć sobie kogoś słabszego, albo najlepiej jakąś klasową ofiarę, tak zwaną kozła ofiarnego, żeby wzmocnić swoją pozycję. Istnieje także presja zdobycia dobrego wykształcenia w dzisiejszych czasach. Właściwie od dzieciństwa zaczyna się walka o byt, także w rodzinach. I to również są różne napięcia, lęk. To w tym momencie takie problemy uczniów akurat występują równocześnie z problemami, z którymi borykają się edukatorzy, wychowawcy, a także rodzice. Przede wszystkim, kto może jeszcze być takim mediatorem? Bo zaraz będę mówił o naturze konfliktu. Może to być osoba, która nie zajmuje żadnego stanowiska, czyli bezstronna. Taka, która potrafi umiejętnie przeanalizować i rozważyć możliwości rozwiązania sporów i także dać taką możliwość uzyskania porozumienia przez strony konfliktu. I oczywiście mediacje rówieśnicze dotyczą tylko i wyłącznie rozwiązywania sporów, rozsądzania sporów, które mają miejsce na terenie placówki edukacyjnej, na terenie szkoły. I dzięki takim mediacjom i wskutek takiej mediacji taki nieukształtowany młody człowiek nagle wie, jakie są granice jego wolności, jak może realizować własne potrzeby, realizować swoje cele, jak może je osiągać i także jaka jest odpowiedzialność za wszelkie postępowanie, za decyzje, które się podejmuje, bo jest takie powiedzenie, że człowiek jest istotą wolną, może wszystko, ale akceptując, musi zaakceptować konsekwencje. I tego już należy uczyć się w szkole i także w środowisku rodzinnym. Jeżeli konflikt występuje między uczniami, to oni właśnie mogą podjąć decyzję, w jaki sposób naprawić krzywdę, a sam z inicjatywą rozsądzenia tego sporu, a także rozwiązywania konfliktu i odpowiedzialnością za wszelką realizację wspólnego rozwiązania, które oczywiście zostało wcześniej, o którym wcześniej zadecydowano, uzgodniono. Tutaj już mają do. Tutaj decyzja leży po stronie tych stron. Oto niektóre mediator, oczywiście.
Mediator oczywiście jest bezstronny. On nie może narzucać rozwiązań, nie może w żaden sposób narzucać czegokolwiek, tylko on może naprowadzać, może coś zasugerować, może podpowiedzieć, ale nie może decydować. Dzięki mediacji młodzież, dzieci, bo są też już takie grupy w najmłodszych klasach, mogą oczywiście uczyć się, rozwijać umiejętności autonomicznego rozwiązywania sporu, rozwiązywania konfliktu i zobaczyć, jak wygląda problem widziany oczami drugiej strony. Jaka jest jej perspektywa, jaka jest optyka tej drugiej strony. A jeżeli konflikty, te wszystkie spory są rozsądzane w sposób konstruktywny, to w tym momencie pobudza to do rozwoju tak zwanych umiejętności społecznych, które dzisiaj są niezbędne, które tak jak przygotowują tego młodego człowieka, tego ucznia do życia w państwie prawa i demokracji. Może zabrzmi to górnolotnie, ale tak jest. A dzisiaj osoba, która ma duże kompetencje społeczne, jest w stanie lepiej odnaleźć się także na rynku pracy. Można mieć bardzo wysokie IQ, umiejętności, ale być człowiekiem, który tych umiejętności nie posiada i nie potrafi się sprzedać, nie potrafi kontaktować się z emocjami, kontaktować się z potrzebami. Czasami są to osoby bez takiej samoświadomości, bo mogą mieć wysokie IQ, ale nie są świadome siebie, świadome swoich emocji i granic, etc. A jakie są cele edukacyjne rówieśniczych mediacji? Przede wszystkim zostaje ukształtowana kompetencja, która dotyczy spektrum komunikacji społecznej w rówieśniczym środowisku, w rówieśniczym otoczeniu, a także w otoczeniu środowisku lokalnej społeczności, a także rodziny. Kształtuje się także, buduje się taka świadomość, jakie ja mam potrzeby, jakie są moje możliwości, jak mogę realizować te potrzeby, możliwości w porozumieniu z innymi, współpracując z innymi, jak mogę kształtować swoją postawę takiego twórczego radzenia sobie w sytuacjach konfliktów w szkole, także konfliktów w rodzinie oraz miejscu pracy. I jednocześnie kształtuje się postawa takiej osoby otwartej na inne zdania, na umiejętność współodczuwania, jak wygląda wszystko z drugiej strony. Także tworzy się dzięki temu taki klimat dialogu, atmosfera dialogu, atmosfera jakiegoś porozumienia w środowiskach właśnie placówek edukacyjnych, także w zespołach nauczycieli, a także w takich środowiskach, gdzie funkcjonują dzieci, jak całodobowe ośrodki dla dzieci, etc. i w środowisku domowym. Przezwycięża się także własne ograniczenia społeczne, własne ograniczenia emocjonalne i zamienia się to na efektywniejsze, dużo lepsze, pozytywne funkcjonowanie w środowisku lokalnej społeczności. Dzięki właśnie sprawnej, umiejętnej komunikacji. Tworzy się również poczucie własnej wartości i poczucie tego, że możemy być siłą sprawczą. Taki młody człowiek może być siłą sprawczą w każdej sytuacji, która wymaga jakiegoś rozstrzygnięcia, rozsądzenia. A jest taka idea edukacyjna porozumienia bez przemocy i dzięki kształtowaniu właśnie kompetencji miękkich, które są bardzo pożądane także na rynku pracy. I te kompetencje miękkie, ich celem jest poprawa relacji rodzinnych, relacji sąsiedzkich, zawodowych, towarzyskich. Co jeszcze? Kolejna korzyść, przeciwdziałanie zachowaniom przemocowym wskutek konfliktu właśnie w szkolnej społeczności. Jakie można odnieść profity, korzyści dzięki uczestniczeniu w rówieśniczej mediacji? Uczniowie czy młodzież, dzieci, które uczestniczą w tej mediacji,
mogą na przykład i mają tutaj ogromną szansę na takie polubowne rozwiązanie sporu w grupie rówieśniczej. Bardzo szybkie, sprawne rozwiązanie o dużej skuteczności wszelkich konfliktów w szkole, wszelkich sytuacji konfliktowych. Także możemy mówić o tym, że mediacja może zakończyć się porozumieniem, które da satysfakcję tym dwóm stronom konfliktu. I kolejną korzyścią to jest na przykład znaczne obniżenie wszelkich negatywnych emocji, które gdzieś tam się kanalizują, i także stabilność relacji wzajemnych uczniów w szkole, w domu, możliwość ich utrzymania i tak dalej. Możemy także mówić tutaj o, ci młodzi ludzie mogą mówić o własnych doświadczeniach, przeżyciach, werbalizować swoje uczucia i określać potrzeby, nazywać potrzeby, które odczuwają. A także kolejne. Mogą zrozumieć także potrzeby, marzenia, pragnienia osoby, z którą są w konflikcie. Tak, i to dotyczy nie tylko konfliktu między uczniem a uczniem, ale uczniem a nauczycielem, wychowawcą, dyrektorem. Dzięki temu kolejna taka korzyść to stabilność tego korzystnego, pozytywnego wizerunku własnej osoby, czyli ta osoba nie staje się człowiekiem o zaniżonej wartości, bo na przykład kozioł ofiarny, on, to wszystko, co oni mówią, ludzie, to jest dla niego takim lustrem i nagle zaczyna nienawidzić siebie, myśleć o sobie tak samo, gardzić sobą. Można także znacznie sprawniej i szybciej doczekać się naprawienia tej szkody albo uzyskać jakąś satysfakcję, jakieś zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i oczywiście przeprosiny. Bo agresor, jeżeli ma cywilną odwagę, może przeprosić tutaj na forum klasowym, wypowiedzieć się na ten temat. A dzięki temu jeszcze ta korzyść ostatnia to na przykład taki człowiek, strona konfliktu, staje się osobą bardziej świadomą, lepiej sobie radzi w sytuacjach różnych konfliktów społecznych, lokalnych, konfliktów w firmie, w rodzinie i w ten sposób może podnieść jakość życia osobistego, życia w wymiarze zawodowym i mieć z tego satysfakcję, tak? To są właśnie te wszystkie profity. Co jeszcze? Kto może zostać takim szkolnym mediatorem? Szkolnym mediatorem może zostać osoba, która na przykład cieszy się dobrą opinią wśród uczniów, nauczycieli, jest młodym, myślącym człowiekiem, który potrafi wyciągać wnioski, jest często wnikliwym obserwatorem rzeczywistości i ma pozytywny stosunek do ludzi, także empatię i jest takim, często to jest tak zwany typ społeczny, tak? A później, co więcej, w przyszłości, taki młody człowiek, osiągając już dorosłość, może nagle realizować się w zawodzie mediatora, a to dzisiaj jest pożądany, poszukiwany zawód w bardzo różnych miejscach pracy. Oczywiście my tu mówimy o mediacjach naprawczych. Bo jeżeli, powiem tak, mediacje naprawcze są o tyle lepsze od tych już mediacji, których celem jest zadośćuczynienie i kara jakaś, tak? Dlatego, że nie tylko nie traci się pieniędzy na koszta sądowe, ale można uzyskać to dużo łatwiej. Na przykład natomiast sąd nie zagłębia się już w te wszystkie niuanse dotyczące, wszystkie szczegóły dotyczące konfliktu, tylko jego celem jest uzyskanie, jeżeli są wystarczające dowody, gratyfikacji od młodego agresora, a często za to płacą jego rodzice, a niekiedy młody agresor, jeżeli już jest sytuacja skrajna i tu mediacje rówieśnicze nic nie dadzą,
trafia do domu poprawczego. A jak wiemy, domy poprawcze to niestety jest wylęgarnia wszelkiej maści kryminalistów, przestępców, bo one nie pełnią swojej roli i ci ludzie zostają zdemoralizowani jeszcze bardziej przez swoich kolegów nauczycieli. Nauczycieli niekiedy też, przykro mi o tym mówić, nie jest to regułą, bo jest wiele osób z powołaniem, które pracują w tych domach, ale to tak wygląda. I oczywiście mamy dużo, jeżeli zajrzą Państwo na kanał YouTube, to jest mnóstwo filmów, mnóstwo zainscenizowanych scenek, które tworzą także młodzi ludzie przy współpracy z dorosłymi na temat rówieśniczych mediacji, jak można tutaj współdziałać. Zachęcam. Ja jeszcze niebawem powiem też o, jak to wygląda w przypadku sytuacji prawnej, taka mediacja w sądzie, tak? Będę o tym mówił również. Dzisiaj to już wszystko. Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę, aby Wasze latorośle, które wybierają się do szkoły, czy idą, nie stały się ani agresorem, ani ofiarą, bo niestety agresor najczęściej ma problem w domu. Żebyście mogli lepiej rozumieć własne dzieci. Jeżeli mieliście złe relacje z rodzicami, żebyście tego nie przenosili. No wszyscy jesteśmy ludźmi, ale żebyście nie przenosili tego na własne dzieci, nie projektowali tego na nich po prostu. Bo później taki młody człowiek, który pada ofiarą agresji w domu, musi władować się na kimś słabszym, gorszym, prawda? I w tym momencie koło się zamyka. Niestety często agresorami są także dzieci w domach przemocowych, gdzie ojciec po prostu na dzień dobry potrafi uderzyć. Czy są to rodziny dysfunkcyjne, patologiczne? Dziękuję dzisiaj za uwagę. Jeszcze raz życzę miłego dnia, miłego wieczoru, popołudnia, dobrej nocy. Zależy, o której godzinie Państwo to słuchają. I do usłyszenia.